pokazują siłę, ale też spadek popytu inwestycyjnego w kraju. Widać tutaj pewną taką dwoistość. Z jednej strony sektor eksportowy bardzo dobrze reaguje na tą poprawę globalnej koniunktury i widać to wyraźnie we wzrastających zamówieniach eksportowych. Z drugiej strony jest bardzo słaby napływ zamówień krajowych. I to jest właśnie ten element, który może być